Przyjemne i pożyteczne. Przede wszystkim odpowiednia ilość aktywności przy odpowiedniej ilości odpoczynku. Dla mnie jako instruktora to było ważne, bo nie chciałam pracować non-stop, tylko chciałam odpocząć. Bardzo fajnie, bardzo aktywnie spędzony czas. Poznałem wiele bardzo ciekawych, interesujących, wesołych ludzi. Bardzo będę mile wspominał ten czas, mimo że parę kilometrów, bo jesteśmy tutaj, przyjechaliśmy na obóz ze Śląska z żoną. Bardzo dziękuję za wspaniałą organizację, za wspaniałe tutaj przeżycia i razem z, dotyczy to zarówno pracy z ciałem, jak i tutaj wewnątrz ciała. Wszystko jest ok. Bardzo, bardzo dziękuję. Wszystkim były dla mnie podróżą w głąb siebie. Jest to spotkanie trudne, bo w dzisiejszych czasach, w tej gonitwie obowiązków, różnych ról, które przyjmujemy, czasami nie jesteśmy w stanie siebie usłyszeć. Słyszymy, ale nie słuchamy i ten czas był dla mnie takim spotkaniem ze sobą. Więc jeżeli masz w sobie taką odwagę i chęć bycia blisko ze sobą, jak również doświadczania energii innych ludzi, ich doświadczeń, to śmiało pakuj się, bierz koleżankę, męża, partnera, przyjedź sama, też super doświadczenie. Nie zastanawiaj się i przyjeżdżaj, żeby doznać takich głębokich doświadczeń. Doświadczyłam relaksacji, śmiechu, popachy i wszystkich takich odczuć, których wszystkim życzę. Aktywne wakacje były dla mnie aktywne, intensywne, a mimo wszystko wypełnione po brzegi też czasem wolnym, spotkaniami z ciekawymi ludźmi. Mogłam się wiele dowiedzieć. Zaskoczyło mnie to, że przyjechałam na te aktywne wakacje, żeby nauczyć się technicznie tre i ćwiczeń jogowych, a zyskałam wiele więcej. Czas wolny i uwolnienie od takich uporczywych myśli o obowiązkach, o pracy. Spędziłam ten tydzień naprawdę pięknie. To był dobry czas. Były jedne z lepszych, a to głównie dlatego, że zrealizowałam swoje plany związane z pracą umysłu i ciała. A miałam tutaj wyjątkową okazję. Była cudowna joginka, był trener tre i wiele, wiele innych ciekawych ludzi. Ślicznie dziękuję. Oby jeszcze mi się udało raz powtórzyć taki. Były piękne, cudowne, wspaniałe. Czuję się zrelaksowana. Poznałam bardzo dużo sympatycznych osób. Zintegrowaliśmy się. Poznałam wiele technik uwalniających stres. Poczułam jogę i czuję się świetnie po prostu. Wracam spełniona. Te wakacje były bardzo aktywne. Oczywiście na tyle, na ile sobie mogłem na to pozwolić przy moich problemach z kręgosłupem. Natomiast relaks i te ćwiczenia, które mogłem wykonać, naprawdę bardzo mi pomogły. Super.